Ania ma 4,5 roku. Od pierwszych dni jej życia jest rehabilitowana, a rodzice robią co mogą, by poprawić komfort jej życia. Córeczka jest cały czas rehabilitowana. Nigdy w 100% nie wiemy, jakie korzyści rehabilitacja może przynieść. Staramy się co raz coś nowego wypróbowywać. Na dzień dzisiejszy Ania jest dzieckiem niesiedzącym. Nie ma tutaj też póki co większych szans na to, żeby taki zaskok był. Natomiast robimy, co możemy, tak? I póki się walczy, nigdy nie wiadomo, ile się uda uzyskać. To jest ogromna wiara. Jest wiara. Zawsze jest wiara. To Są jest. takie momenty, które dają wielką nadzieję. Są. Moja córka jest śmieszkiem, jest cudowną, roześmianą dziewczynką i to mnie zawsze napełnia wiarą i otuchą. Ania dotknięta jest chorobą, której skutki jej rodzice starają się niwelować na wszelkie możliwe sposoby. Pomoże im w tym ponad 21 tysięcy złotych, które zostały zebrane podczas tegorocznego, drugiego z kolei oficerskiego balu charytatywnego, który odbył się 2 marca. Podczas balu licytowano przedmioty podarowane przez oficerów. Wszystkie przedmioty, które zostały tak naprawdę przez nas, przez uczestników przeniesione do licytacji, cieszyły się ogromnym powodzeniem, ale myślę, że mogę zdradzić, że hitem i tak naprawdę zwycięzcą tej licytacji, może tutaj nie będę przywoływał sumy, był miecz samurajski, osobisty miecz samurajski komendanta Miejskiej Policji w Suwałkach. To szczególny gest, ponieważ środki uzyskane z licytacji trafiły do rąk jednego z suwalskich dzielnicowych. Tata małej Ani jest bowiem policjantem. Za podarowanie miecza do licytacji dziękował nie tylko dowódca suwalskiej jednostki wojskowej, który podkreślił, że komendant miejski policji Ma otwarte serce i tak naprawdę wyraża ogromną chęć pomocy, niesienia pomocy w tym przypadku akurat swojemu podwładnemu. Koledze dzielnicowemu jednak zdecydował się na to, żeby ten miecz, z którym jest związany chyba od dziecka, bo tak naprawdę to jest jego pasja, przedstawić na tej licytacji za bardzo duże pieniądze. Ten miecz został sprzedany. Co było jeszcze wielkiego przy tej okazji, to, że ten miecz został wylicytowany przez też funkcjonariuszy policji, którzy w czasie tej licytacji bardzo spontanicznie, nie wiem, nie dochodziliśmy tego, jak to było, ale chyba na zasadzie wzajemnej pomocy, czyli tak zwanej zrzutki, postanowili ten miecz wykupić i następnie jeszcze już po zakończonej licytacji ten miecz oddać temu właścicielowi. Także ta historia tutaj pokazuje, jakie piękne koło się zatoczyło. Tym licytującym tenże miecz samurajski był komendant wojewódzki policji, pan generał Daniel Kołnierowicz, i ten zespół, w imieniu którego on licytował, to był on i jego zastępcy. I właśnie tu symbolika tego gestu jest bardzo wymowna, bo właśnie przekazał ten wylicytowany z wysoką sumą, za którą kupił ten miecz samurajski, od swojego podwładnego, od komendanta miejskiego policji, po czym mu go zwrócił. To oznacza, że pan komendant Miezianko może po raz drugi, na przykład za rok, wystawić go na licytację i może uzyskać jeszcze większą kwotę. To pokazuje, proszę Państwa, że wszyscy rozumiemy, że chodzi o symbolikę pewną, prawda, a w istocie rzeczy o tę zbiórkę, o to wsparcie dla potrzebującego dziecka, a nie o to, co kto kupi i co z tym dalej będzie. Symboliczny czek odebrali dzisiaj rodzice Ani, natomiast wcale niesymboliczne pieniądze uzyskane z licytacji już przekazano na ich konto. Dziękujemy ślicznie w imieniu Ani Rozierskiej. Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które brały udział w zbiórce charytatywnej na rzecz naszej córeczki. Zebrane pieniążki posłużą na w szczególności zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz obecnie teraz mamy w planie zakup wózka spacerowo inwalidzkiego, które właśnie dzięki zebranym pieniążkom będziemy mogli kupić. Pierwszy raz bierzemy udział w ogóle w takiej zbiórce charytatywnej, no i nie spodziewaliśmy się, że po prostu tak duża kwota zostanie zebrana. Rodzice nie spodziewali się, że goście balu charytatywnego wykażą się taką hojnością. Ta tradycja przedwojenna, międzywojenna została odnowiona.
Cieszę się podwójnie, raz dlatego i głównie dlatego, że właśnie wracamy do tradycji, a dwa dlatego też, że to ja byłem pomysłodawcą powrotu do tej tradycji. Poprosiłem Wojsko Suwalskie, żeby właśnie sięgnęło do tej pięknej i szlachetnej tradycji okresu międzywojennego i żeby zaczęło organizować takie właśnie przedsięwzięcia. Minister Zieliński dziękował wszystkim darczyńcom i licytującym za udział w przedsięwzięciu zorganizowanym na rzecz Ani.